Hello, hello, hello. Mamy dla siebie teraz chwilę czasu, więc pokonamy tego Donkey Konga, czy jakby go nazwać. Jest kurde Francuz niesamowicie silny. On na jeden skok nam zabiera pół życia. Muszę sprawdzić, czy ja te eliksiry, które przy poprzednim, czy one cały czas działają. Mi regeneracja many nie jest potrzebna. Dobra, zaklęcia. Chyba, że coś z tego trzeba. Nadaje się na silnego wroga. Dobra, a może to? A jak to przypisać jakoś? Użyj, przydziel. Jakoś to trzeba przydzielić, słuchajcie. I to najlepiej przydzielić, słuchajcie. Tu mamy skróty pułapek. To może tą trójeczkę, kurde, nie wiem co to światło daje. Ale widocznie nic na razie nie daje. Dobra. Będziemy mieli pod trójką w razie co, nie? Dobra. Może obezwładnimy tego silnego wroga i to nam. Dobra. To już widzieliśmy na poprzednim odcinku, więc dzielamy stąd. No nie goń mnie, chłopie. Dobra, rozwalamy mu pancerz. Szybko do. Co to było? Szybko. No kurde, to za Francuz jeden. Spierdalamy. Noż. Nie, no nie wierzę. Szczerze, jego się nie da zabić. Dobra, chyba że użyjemy szybko tego obezwładniającego. Dobra, może tak zrobimy. Nie zapisałem, tak? Czy zapisałem? Mam to przy sobie, czy nie? Przydziel. Jest? Nie ma, dobra. Przydzielam. Przydzielam, zezwalam, zapisujemy, dobra, żeby potem nie było. No i teraz jasna, dobra, zaczynamy to. A ta trójka? Obezwładniłem chyba, no ja? Albo i nie. Dobra, spierdzielamy, bo on chyba będzie chciał we mnie skoczyć. Dobra. Ja może zostawię to na później. Oj, on się coś na mnie zbierał. O, wiedziałem. Spierdzielaj, no jaki ty masz zasięg, kurde. No nie wierzę, nie. Po prostu to się kurwa nie da. Dobra, będziemy próbować to zrobić tym zaklęciem obezwładniającym. Dobra, dawaj gnoju. Dawaj gnoju, biorę się, kurwa. Ale się teraz wezmę. Noż, kurwa, obezwładnił go, stary. Ale widzicie? Kurwa, nie dało się, dobra, chuj. Nie, no po prostu, kurwa, zaraz jakieś, kurwa, nie wiem czego tu dostanę, zaraz mnie coś weźmie normalnie, albo nie wiem co. Dobra, słuchajcie, dajemy. 45 minut zabawy z tym stworem będzie, zobaczycie. Mówię wam, to będzie 45 minut. Jakiś szlak jasny trafi zaraz. Dobra. A, to już widzieliśmy, dobra, to napierdzielamy, dobra. Czekamy najpierw od niego. No nie, nie chciałem tego zrobić. Dobra, bo on mnie zaraz dziabnie. Udało mi się mu spierdzielić. Ale on robi skok i jest po mnie, nie? On robi skok i jest po mnie, naprawdę. To jest straszny. No nie strzelaj tam, tylko... Co on tam jej... No nie, 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 nie. On mi jebnął, dobra. Udało mi się. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Obezwładniający! Uciekamy, do... ja pierdolę. Uciekaj, stary. Kurwa, ale mi to uciekł. Uciekaj, mu. Strzelaj do niej. No przecież on zaraz we mnie skoczy. Wiedziałem. Obezwładniający, szybko. No nie, no uciekaj, ja pierdolę, on się zawsze na czymś zatrzyma, no przecież to jest nie do przejścia, kurwa, on pół życia mi zabiera, on jest za mocny. A pójdziemy teraz na niego na pałkę i zobaczymy, co się stanie. Jeszcze postaram, ale on jednym ciosem mi pół życia zabierze, to się tak nie da. On mi tam, kurwa, mówiłem przecież, on jednym ciosem zabiera pół życia.
No, słuchajcie, ja już nie żyję. Kurwa, dwa machy i kurwa po mnie. Ja nie wiem, jak oni tak długo wytrzymują w ogóle. On ich tam napierdala, napierdala, oni żyją. Ja nie żyję, kurwa, nie? To jest nie do przejścia, mówię wam. Zaraz naprawdę odpuszczę to zadanie. Chyba nie do przejścia. Ja już kurwa dostałem, dobra. Trójka, to bezwładnik moja. Uwaga! Dobra, dejka go! On jest za krótko obezwładniony, zdecydowanie. Obezwładnij go. Wow, 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 wow. No nie, on już po mnie leci, nie? Ja wiedziałem. On już po mnie biegnie. On zaraz wykona skok. Nie to, nie to, nie to, to jest nie wiem, słuchaj. Biegnie za mną? Kurwa, wiedziałem, do chuja, no przecież jaki on ma skok. No nie wierzę, to jest kurwa nie do przejścia. Ja pierdolę, a może ta furia, co? Jeszcze spróbujemy z tą furią. Aż mnie kurwa pod pachą zadrapało z tego spocenia się, kurwa, ja pierdolę. Dobra, jeszcze odpalimy tą furię, bo ja w sumie tej furii jeszcze nie próbowałem. Dobra, mijamy to. Dobra, już tu pierdolamy, bo zaraz zostanę jeszcze. Kurwa, jeszcze. Co za kurwa, to jest S. Obezwładnij go. Co tą furią daje? Nic to nie dało, dobra, spierdalamy. On zaraz będzie skakał na mnie, no będzie skakał jakiś. Obezwładnienie. Trafiłem niego, dobra. O kurwa, już tu jest. On już tu jest. No nie goń mnie, kurwa. On automatycznie do mnie... Kurwa. No i chuj! Weź to obezwadnij, spierdalaj! No, no ja pierdolę, uciekaj! No dalej, wyleć się, chłopie. Już kurwa leci na mnie. No nie trafiłeś czy co? Spierdalaj. Ja pierdolę, no przecież to jest kurwa nie do... Dobra, jest otrzymany. Kurwa no. On jest nie do zabicia, powiem wam. Tej no laska, bij go tam. Obezwładnij go albo co? No kurwa, no nie, nie do przeżycia. Ja zaraz ginę, nie? Kurwa, spierdalaj. No dalej, lecz się, chłopie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On już do mnie leci, kurwa, nie? Obezwładnij go. Dobra, spierdamy. Kurwa, udało mi się spierdolić. No i chuj, i zaraz nie będę żył. Zaraz nie będę żył. Nie, słuchajcie, nie robimy tego zadania. Ja jestem jeszcze za słaby chyba na niego. No nie da rady, nie? Słuchajcie, no naprawdę nie da rady. Naprawdę, to jest kurwa, to jest nie do zrobienia. My musimy to wrócić później. My go niestety nie zabijemy. Bardzo mi to przykro. Ale jakaś podróż gdzieś. My tu musimy wrócić jak będziemy mocniejsi. Jak będziemy mocniejsi. To jest chyba kurwa jakiś finałowy boss do chuja.
Ile tu mamy ku? Porozmawiaj z Ulanem tylko, a tutaj? Dobra, to tutaj idziemy do tego Ulana. Gdzie jest ten Ulan? Ja pierdolę, naprawdę, słuchajcie, to jest coś okropnego. Przecież bym 45 minut zmarnował i by z tego nic nie wynikało. Natraciłem tylko wszystkiego, natraciłem. Coś możemy zrobić? Dupa, nic nie możemy. Dobra, bo się tylko zdenerwowałem. Dobra, idziemy dalej. Robimy jakiś kół, musimy trochę leveli popijać, coś, kurde, trochę się wzmocnić. Może tą kosą, co ją znaleźliśmy poprzednio, może tą kosą damy radę. Hej, tu jest Ulan, tak? Dobra, no to tu idziemy do Ulana. Ulan, Ulan, ja muszę sobie pogadać, kurwa, o tym bosie, co tam na mnie czeka. So, how did the negotiations go? They were stained with blood and fury. Mordun has attacked us. He wanted to kill the emissary of Hikmet. Ja pierdziele. I find that hard to believe. Mordun was a man of his word. And yet that is what happened. The Gugsob warriors rushed us as we arrived at the meeting point. Thankfully, the emissary's bodyguards were there. They saved our lives. As for Mordun, Andivurst Tire. His treachery cost him his life. This is baffling. He really seemed to be willing to negotiate. His heart and the Ulk he lived with were alike, black and wild. But do not worry about it. The emissary agreed to a peace treaty and a trade agreement with my people nonetheless. You are now a Karan subject and should you seek it, wszyscy you will always have our assistance. Po poprzednim odcinku, że ja tego bossa pokonam, to żartowałem. Nie pokonam go. Po co to ja mam zapytać? Nothing. I must go. No i co? Już? Już? Po zadaniu? Dobra. Wszyscy liczyli na to, że w tym odcinku zabiję bossa. Tak, już zabiję. Dobra. Słuchajcie, trzeba się teleportować teraz tutaj. Mamy, dobra, to już. To tego na pewno nie będziemy robić. Póki co, przynajmniej. Dobra. Lecimy na ten posterunek. No, tak mnie wkutał ten boss, że to jest coś niesamowitego. Naprawdę, dawno mnie żaden boss tak nie wkurzył. A ten wybornie, wybornie mnie wkurzył. Dobra. Dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy z tematem. Gdzie tu mamy iść? Dobra, iść w tą stronę. Łe tutaj. A tu co jeszcze są? Aha, no to sobie poprzeputowujemy tych najpierw, dobra, do dowódców śmiesznych. Gdzie tu stąd jakoś wyjść? Idzie, dobra, idziemy do tej wioski. Przepytamy sobie tych dowódców, przepraszam. Idziemy do wioski. Kurde, normalnie, ja pierdzielę. Aha, gdzieś trzeba u handlarza kupić tych grzybów. Gdzieś trzeba kupić, o, tych właśnie kubiaków pospolitych. Żebyśmy mogli sobie amunicję, chociaż mamy tej amunicji dosyć sporo, ale... Dalej, otwierać bramy, bo idę. Aż mnie nos zaswędził, wszystko mnie swędzi przez tego potwora. Dobra, idziemy. Tak mnie wkurzył, no. Tędy ja tam dojdę, tędy? Gdzie on? O, tu są fanty. Z tego wszystkiego normalnie aż fanty pomijały. No ale tak mnie wkurzył niemiłosiernie. Gdzieś to powinno być niedaleko. O, tu już jest jeden, dobra. Otwierasz. Hello, sir. You are from the congregation, are you? Jestem z Konfederacji, tak, prawda, no.
Desarde, your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Teleme. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me? Then two of my men up and disappeared. And I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The games of politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Aha, dobra. Zbadać sprawę zaginionych. Dobra. Thanks. I've got everything I need. No i super. It would appear that the Order Luminous has been optimistic. Ale jeszcze tu drugi był do pogadania, nie? Their foolish zealousness has been causing us problems. Dobra, to jeszcze jest gdzieś drugi do pogadania. They burn the entire world and leave it to the Enlightened to sort out the good from the bad. We should talk to some other sailors at the port. If some of their comrades have also disappeared, they may be able to give us some information. Aha, czyli to będą taki będzie odcinek przegadany, okej. Good day. Dzień dobry. I'm looking for several sailors, some noughts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. Mm-hmm. You should ask the Mage Inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the knots are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island. Dobra. Tego już pytali. Jeszcze jest coś? Good day. I'm looking for two men, Nauts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. Three or four days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment. You can imagine. And well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. If we find inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Gdzie jest ta tawerna? Magazyn? A, to jest blisko, więc i tak chyba... Dobra, to idziemy tutaj. Nie, bo myślałem sobie, że... Że kupimy sobie grzybki od handlarza. Ale jak tam przy okazji będziemy kiedyś blisko, to wtedy sobie do niego wejdziemy i wtedy sobie te grzybki kupimy. A póki co idziemy do tawerny. Ale ta kosa by była fajna, ja pierdzielę, może tą kosą bym go pokonał, słuchajcie. Jest ta kosa. No tą kosą to bym go pokonał, tego bossa, jak nic, siła 4. Tutaj trzeba dojść. To już mamy, tak? To te dwie siły jeszcze trzeba zrobić. To jeszcze przynajmniej 2 punkty trzeba jakoś tam wbić, ale kurde, to nie będzie łatwe. No ale będziemy się starać, słuchajcie, będziemy się starać. Może to jakoś tam nam się uda w końcu zrobić. Dobra. We're approaching the tavern. If you hope to hear some secrets, maybe we should be a little more discreet.
dyskretnie, tak? A, myślałem, że go podsłucham, ale ja go raczej nie podsłucham. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seemed to be spying on all comings and goings in the port. Two Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. Sprowokuj go. Dobra. Albo ten nie. You do know that lying is forbidden in the sacred texts. Lies from someone as pious as yourself, Petrus. All politics. Why am I not surprised to see you playing the lawyer to infidels? Remember your manners, Aloysius, and tell us politely what this is about. The Mother Cardinal will be most saddened to hear that you have shown aggression to an emissary, and you know she'll listen to me. I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist, these Nauts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These inquisitors really don't realize the consequences of their actions. Dobra. We will have to proceed with caution. Czyli zostało nam... A to jest ta tawerna. Aha. Chodźmy jeszcze do tawerny. A, to tak czy inaczej, oni gdzieś tutaj są, tak? No i dobra, są gdzieś na dole. A feast for the eyes, ladies and gentlemen. Dobra, koniec tych. Uciech. Halt! You have no authority to go any further. Jak nie możemy, jak możemy, chłopie. And if I gave you this, so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while, but be discreet. Jak zmarnuję teraz te 82 dolców? Locked. Thank you. Skąd ja miałem klucz, to ja nie wiem, ale dobra. Getting us out of there. Those inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. No nie wróży, it doesn't bode well, not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. We should go see this Demetrius after all. What he will tell us may help us understand. Wszędzie tego przepytaj biskupa. No nie, tam tego czegoś to nie będę robił, bez przesady. Dobra, wychodzimy stąd, nie tędy.
wlazłem? Tędy wlazłem, to tędy trzeba... A nie, tu nic nie ma. Chociażby jakieś fanty dali, dobra, idziemy do góry. Albo tędy wlazłem. O, pewno, tędy szedłem. Dom uciech. To tu tawerna, no ładnie to wszystko skitrane było. Pięknie. Kto by się spodziewał? Dobra, idziemy przepytać teraz biskupa, tak? Świetnie. Teraz kwestia, jak daleko jest biskup? 140 metrów, dobra. Dociśniemy do tego biskupa, tak? Aha, tędy chyba nie przejdziemy. Przejdź gdzieś w tę stronę. Może uda nam się kupić grzybki, co? Welcome to the best holy item shop in San Mateus. Kup. Ten ma dobre fanty, ale mieczol. Ale gorsze. Też gorsze. A może to by był lepszy pierścień od tamtego, co on ma? 226. Może temu koledze bym kupił. Dobra, nieistotne. No to już by nam trochę polepszyło rzeczywiście sprawę. Ja pierdziele. Ten hełm jest dobry. Ile on? 226. Odporność na truciznę, ma pancerz. No tu jakieś lepsze? No tu lepszych nie ma. Rękawiczki jakieś lepsze? Nie. Papcie jakieś lepsze? No papcie w rzeczy samej są lepsze. Kup papcie. Tego lepszego nie ma. Regeneracja magii, to mi niepotrzebne, magia. Tego i tak nie założę. Papcie sobie kupiłem. Teraz jest kwestia tego hełmu. Dobra, na razie odpuścimy ten hełm. Czy ty masz tego Bubiak Pospolity? Oczywiście, wszystkie bierzemy. No, goodbye. Aha, bo ja sobie coś kupiłem. Bodajże papcie. Aha, od razu ma założone. Okej, świetnie. Dobra. No i jest fajne. A ten jaki ma ten pierścień? Właśnie. Ona nie używa pierścienia, a ten jaki ma pierścień? 171. Może kupię mu ten pierścień. 171. Kurde, ten pierścień był rzeczywiście fajny. Don't hesitate to have a rummage around. I'm sure you'll find what you're looking for. Dobra, przestań pierdzielić. No, kupię ten pierścień. 215, 226. Ale to ma... odporności fizyczne ma o wiele słabsze. No i 700, dużo kasy. Ale dobra, kupimy. A sprzedamy, tutaj mamy trochę fantów pewno. To trzeba zostawić. To trzeba posprzedawać, słuchajcie. Tyle nam tego niepotrzebne. Też sobie te pierścienie, coś, szabla. To ten rapier też, dobra, rapier, papier. Tu nie mamy nic do sprzedania.
Kurde, to wszystkie są niby lepsze, a ten ma ile? 24. Intuicja nam daje tylko, aha, no dobra, to jest to. Ej. Dobra, to na razie zostawiamy z różnicy. Rękawice, okej, sprzedamy sobie. Dobra. Nieważne. Teraz damy mu ten pierścień. Za dużo kasiuty nie mamy, ale dobra, jak już kupiliśmy, to już mu damy ten pierścień, nie? Wypadało to przynajmniej. Siła psychiczna 4, no i chuj. Ależ w top. Dobra. Wtopiłem teraz. No teraz to wtopiłem, dobra. Ale tu jak już mam, to już mam, dobra, trudno. Idziemy do biskupa. Jak już mam, to już mam, trudno, nic nie poradzimy na to, słuchajcie. Idziemy zagadać z biskupem. I słuchajcie, akurat będzie prawdopodobnie... Tak, będzie prawdopodobnie, słuchajcie... Koniec odcinka. Biskup, gdzie jesteś, ty gnoju, ty? Na samą górę trzeba wejść. Ah, your excellency. The enlightened must have sent you. Został żaden oświecony, nie przesadzaj. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Did you? We did, but let me explain. This island was where Saint Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us. All the more so because we discovered some tablets there, which were engraved by our family. Kilka tablic i tablice to są naprawdę tablice? Confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try and retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the enlightened assist you in this holy quest, your excellency. Dobra, teraz z tym trzeba w końcu pogadać. What do you want from me, my son? Sir de Sade, emissary of the congregation. Ah, the congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminis on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. We have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves. No nie, są takie dziwne te rytuały, nie przesadzajmy. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Yeah.
Dobra, to idziemy spadać tą sprawę, no. Po co ja mam z nią gadać? Dobra, dwa miejsca trzeba się udać i to są miejsca tutaj. Dobra. Okej. No, a to jest to coś, co ja z tym walczyłem? Chyba tak. O kurde. Fatalna sprawa. Na obecnym moim poziomie nie da się tego pokonać. Fatalna sprawa. Dobra, standardowo pogadamy najpierw z tym. Good day, Desade. Dzień dobry. How can I help you? No, sekrety. I met the representative of the Ordo Luminis. And he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. And that bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. Dokładnie. More questions? Yeah. Thanks. I've got everything I need. Od tego już się the commander will probably not tell us anything more about the North secrets, but the documents at the harbor master's office may teach us something new, if we can stay discreet. A, dobra. No to tu... Tu idzie wejść jakoś? No to gdzieś tutaj, niby. Dobra, tu są fanty, to okej. Nie, no tam gdzieś trzeba iść. Tu są, wszyscy są w tych budynkach gdzieś. A tam są drzwi, okej. Widzę, tam są jedne drzwi. A jedzie tutaj obok niego gdzieś przejść tam? No dalej, otwieraj. A nie idzie, dobra. No to tu gdzieś boczkiem, boczkiem na pewno idzie. Dobra. Hyc. Czy on mnie zauważy? Chyba nie. Nie. Tu się nie dzieje nic dziwnego. Kurde, dobra, jednak nie widział. Kopnął mnie. Dobra, bierz łupi i spierdalamy. Dobra, gdzie jestem? Te kościół. Do góry, okej. Okay. Udajemy z wami pogadać, a nie tam. Skopaj leżeć, dobra. Ten nie. Jeszcze tam ktoś walczy coś? Nie. Dobra. Tu coś tam bierzemy. Okej, okay, on jest tutaj. No gdzie jest ten gościu? Zapiski. Wiadomość dla tych właśnie nutów, czy jak oni tam się nazywają. Odpowiedzialnych za ochronę magazynów. Należy koniecznie podwoić liczbę straży
W najważniejszych magazynach w okolicy założono osobników podszywających się pod inkwizytorów. Na pewno próbują dostać się do środka. Zachowajcie ostrożność i nie pozwólcie nikomu wejść do magazynów. Przebywać mogą w nich tylko nutowie. Nasze tajemnice muszą być chronione za wszelką cenę. This note speaks of a secret hangar. We should investigate it, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Nauts are hiding. Aha. Tajemny magazyn trzeba znaleźć, dobra. Dobra. Więc idziemy szukać tajemnego magazynu. A tajny magazyn jest za 10 metrów, słuchajcie. Tajny magazyn jest tu. Idzie tędy wejść? Nie idzie, dobra. To już zapomniałem, którędy my wychodziliśmy. Tędy na pewno nie. Och, chyba tędy. Ale ten śpi tutaj, widulek. Teraz co? I teraz nagle tajny magazyn jest tam. Dobra, zaraz zobaczymy jak tam damy radę do niego dojść. Tu są fanty. I tajny magazyn jest gdzieś w tę stronę. Zaraz zobaczymy, czy damy radę tam do tegoż tajnego magazynu radę wejść. Może gdzieś tam optyca. Tu na razie nie przeskoczymy chyba, okej. Tu oczywiście nie wejdziemy, dobra, okej. Ale gdzieś tu optyca na pewno się znajdzie. Wejdźcie do tajnego magazynu, tam jest. Dobra, słuchajcie, więc tajny magazyn odwiedzimy sobie w następnym odcinku, więc póki co zapisujemy giereczkę i kończymy. Także do następnego. Trzymajcie się, hejo, cześć.